Wiecie, krypta 420. Gdzie ty jeździsz? Znaczy, napompuję opony, jak Agnieszka będzie pewnie wozić mi kolację, śniadania, bo ja będę jeździł na... Po chwili streamowania, wiesz, ile to ja musiałem robić? 7 lat w internecie jestem, nikt mi kurwa, nikt nie pomógł. Nigdy. Chciałbym sobie coś pogadać, właśnie tego Fallouta sprawdzić. Ja już się na niego zbieram 4 dni. Tylko chciałem właśnie na streamie to robić, bo bałem się, że odpalę gierkę na ofie i już zacznę na ofie grać i kurwa nie odpalę z tego streama. A Zakiemu się kończą pieniądze z shotów i musi kurwa ponapierdać trochę shotcików, żeby mieć na studia. Więc chcę chłopakowi dać content, żeby shotter miał kurwa z czego pieniądze mieć. Stary, ja to robię dla was, przecież wiecie, że mi się już to kurwa nawet nie opłaca. I pytanie, czy warto iść na Kika? Bo ktoś zwrócił na moją uwagę na moją wypiętą dupę, że jest niezła, blada i kręgła. Ale mogę na Twitchu być na Kiku. Nie chcecie, żebym zarabiał pieniądze? Dobra, zostanę z wami, oczywiście, oczywiście, dobra. Tylko tak pytam, no luzaku. Nie, bo może to i tu. Tej dupy starczy dla każdego, można ją, wiesz, wypiąć na kilka frontów, ale okej, tylko pytałem. Bo może to i tu streamować. Tu bym robił sobie etat jeden, a na Kiku... a na Kiku 100 godzinek na kontrakcie, wiesz o co chodzi, zapierdalać. I wiesz, na Kiku chodzę i na Kiku tylko siema P, C, wiesz, cały czas jechanie. Takie 2 godzinki wyzywania z widzów. Siedzę sobie po prostu tak, siedzę tak. Siemano, rucham ci starą, bla bla bla, wiadomo, co wordy lecą, ha, 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 ha. A na Twitchu gramy na przykład. Wiesz, można iść na piwo i na wódkę. To nie można, nie trzeba iść, kurwa, tylko na to. Tak samo można iść na Twitchu i se iść na Kiku. Żadna furtka się już nie zamyka. To nie te czasy, teraz streamerzy rozdają karty. Jeszcze muszę pogadać z radą nadzorczą Twitcha, z ludźmi. Siema Paris, może jakiś sposób, jak przestać walić konia? Możesz sobie posmarować ręce czymś żrącym, czymś kwaśnym, ostrym, że w połączeniu, jak chwycisz za swoją trąbkę, to zacznie cię piec, swędzić i boleć. To jest dobra opcja. Ewentualnie mieć taką gumkę, recepturkę i za każdym razem, jak pomyślisz, ty łobuzio waliniu konia, to znaczy tak szaleć sobie w rączkę. Słyszałem o dramie mikrocypka. Słyszałem o dramie mikrocypka. Mikrocypek niestety... No wiecie, brutalny show biznes. Brutalny show biznes tak działa niestety. Gość stał się gwiazdą, o ile już nie był tą gwiazdą, to pewnie zaczął lśnić jeszcze większym blaskiem. No i taki blask przyciąga meduzy, przyciąga kobiety, przyciąga kobry, węże, które chcą tylko wykorzystać i trochę upuścić tego jadu. W sensie wpuścić jadu i upuścić krwi. Mikrocypkowi. No show biznes tak działa, a wiadomo, mikrocypek może być osobą, wiadomo, wokół niego ludzi może być sporo, ale może być samotny wewnętrznie i po prostu chciał zakutasić, wsadzić ogóra do słoja. Normalna sprawa i tyle. I dał się po prostu nabrać. Nic się nie stało moim zdaniem, nikomu nic nie ukradł, nikomu nic nie zabrał. No oczywiście osoby, które tam chciały wykorzystać, jest to przykre, ale też są te osoby zmamione pociągiem do wyświetleń, followersów i liczby. Każdy tu jest ofiarą, a winą są ci przejebani streamerzy, tiktokowcy, ten cały internetowy świat. Jesteśmy sami dla siebie zagładą i mikrocypek, jakże też ci młodzi ludzie, którzy go chcieli wykorzystać, jesteśmy ofiarami, głupiejemy z dnia na dzień dla chwili podtrzymania cyca w ręce. Ale jestem tu ja, gość, który wyrucha ci na pieniądze, zaproponuje ci fajne współpracę i co najważniejsze, dostarczy ci solidny content raz w tygodniu, bo kilka razy się ci wystawi. Właśnie tak, subskrybuj kanał Paris Platynów, bo niebawem się skończymy. Jej stary jeszcze chłopa wyzywał. To jest normalne, wiesz, no nie ma co przeżywać, no wiesz. Powiem ci tak, od 1000 lat takie coś jest, tylko że jest internet i my to nagrywamy. Wcześniej też, za przeproszeniem, były gwałty, morderstwa, wojny, złodziejstwo, kłamstwa, wyzyski. I różne, przeróżne rzeczy, tylko nie mieliśmy telefoników takich śmiesznych i tego po prostu nie nagrywaliśmy. Ale my od zawsze jesteśmy, oj, takimi karaluchami, tylko że troszkę mądrzejszymi. Ale nie ma to się przejmować, życie jest fajne, ziemia się kręci i może jutro pierdolnie meteor albo odejdziemy we śnie. Tak czy siak, dzisiaj zostaje nam ten 16 kwietnia 2024 roku. No i co? Egzystencja. Jakoś to będzie, pchamy do przodu. Dzisiaj Fallout 4, może to jest ta gra, która mnie wciągnie i będę na przykład mega prepersem, zacznę chodzić z plecakiem kurwa po osiedlach i przygotowywać się do jakichś takich zagładowych, boże, postapokaliptycznych rzeczy. Kto wie, może się wkręcę. Będę robił IRL i będę wkręcał sobie, że jest już po końcu świata. Chuj wi. Czy zrobisz kiedyś kolaborację Giorgio Ulani Mikrocypek? Można, ale wydaje mi się, że Mikrocypek jest na tyle potężną postacią i personą, że na ten moment on może sam sobie kreować filmy odzieżowe i tak dalej. Może jakieś ciuchy do jazdy, szybkiej jazdy, wiecie, może jakieś racingowe ciuchy, mikrocypek race team, wiesz, trzeba się zadrwić z tego losu i niech sobie zarobi mamonę. Jasne, że tak. Ale widzicie,
tu też dla was nauczka, popularność, pieniądze i tak dalej, nie załatają dziury czasem w sercu pewnych potrzeb, jak po prostu szczera rozmowa z kimś, szczere jebanko i tak dalej. Ja śmieję się oczywiście, ale mówię całkowicie poważnie, że po prostu są pewne ludzkie potrzeby, których popularność czy pieniądze nie załatają, kochani. Ja życzę mikrocypkowi oczywiście wiele dobrego i na pewno odnajdzie się w tym świecie. Za ile wytarmosisz mi pałeczkę? No stary, dostałem dzisiaj tyle subów, że ci twojego pindola to w tym roku ci na pewno nie będę tarmosił, Gostek. Z nami koniec, daj mi spokój. Ja już dzisiaj jestem po tylu subkach, że jeszcze Kik kurwa mi macha kiełbasą wyborczą pod nosem. Ty mnie już nie będziesz wykorzystywał, daj mi spokój. Czy polecasz jakąś fajną kurwę? No tutaj pasuje idealnie wkleić żar do twojej starej, ale dzisiaj tego nie robię, bo mam dzisiaj dobry dzień, poza tym ja już mam 32. Nawet już prawie 33, więc już chyba odchodzę od naprawdę nawet wyzywania matek. To będzie pogrzeb Parysa Platynowa. Tak, to będzie pogrzeb Parysa Platynowa i zakopię tam swoją kukłę, która wyzywała właśnie matki. No, i już przejdę na 100% family friendly. A widziałeś majestaśko, która ciebie udostępniła na X-ie? Nie widziałem, a czy majestaśko widziałem, wiem kto to jest, ale nie widziałem tego udostępnienia. Widziałem, że znowu jakiś shotter tiktokowy podjebał mój content i wyciął z kontekstu wypowiedź o chyba aborcji, o wyciąganiu kutasa i znowu zarabia na moich słowach. Przecież to jest kurwa, no nie mogę tego zdzierżyć. Ale tak, widziałem tego szota i fajnie, że moja staszko mnie też propsuje. Fajnie, że w każdym środowisku odnajdę pomocną dłoń. Na przykład BMX-a zakupiłem ostatnio, tylko nie napompowałem opon jeszcze. Tak, będę na BMX-ie. Stwierdziłem, że muszę jakoś się rozjebać, bo nie da się przez sen odejść. Już 32 lata budzę się codziennie tak, kurwa, znowu. Dlatego troszkę pomogę sobie odejść z tej planety i kupię sobie BMX-a. No ale zobaczymy, jeszcze muszę opony popompować i będę sobie tam jeździł, może z Heimerem będziemy sobie śmigać, ale na razie, jak to przyszła pogoda chujowa, będziemy siedzieć w domu i grać. Gdzie ty jeździsz? Znaczy napompuję opony i Agnieszka będzie pewnie wozić mi kolację, śniadania, bo ja będę jeździł na jakieś wycieczki do kuchni. Zobaczę. Ale ogólnie to raczej będę go prowadził sobie do samochodu i jeździł na jakiegoś spocika. Tak sobie oczywiście poćwiczyć koordynację. Fioletowo, jak widzisz u mnie zawsze fioletowo na transmisji. Zaraz kodeinę, kurwa, Agnieszka mi już tam szykuje. Mogłem sobie jeszcze jakieś afery pooglądać? Bo mi się dobrze gada przed tym. To jest klasyka. Chcę odpalić Fallouta albo jakąś grę RPG bez kamerki, kurwa. Wiecie, Krypta 4.2.0. I kurwa, zaczyna się dobrze gadać. Jeszcze pogadamy, może też pooglądam jakieś pierdoły i wypowiem się na jakiś temat. Ktoś to zszotuje i może widzowie jacyś przyjdą. I mamy pierwszą wypowiedź, słuchajcie. Nie wiem o co chodzi, ale zaraz się wgłębię w ten temat i oczywiście zacznę się wypowiadać. Young Muldy przyniósł się do zablokowania konta na Tripli. Cześć, zatkaj mordę. Tripli, dziewczynie, która chciała wykorzystać mikrocypka. To widziałem. O kurwa, ale długo, dużo czytania. A czyli Young Muldy jest takim mocnym graczem, że potrafi zablokować komuś donaty? A ci siedli na tym zapierdzianym łóżku i żebrali o obserwacje i kasę. Oczywiście nie na koncie cypka, tylko u nich. Chcąc zyskać jak największe korzyści. Nawet jeśli to jakiś prank, to... Ja pierdolę, nawet Tripli swoje... Dobra, to ona jest jakaś... Ej, dobra, to jest popierdolone, tak szczerze, nie? Ale on ma znajomości. Ponieważ okazuje się, że siostrzenica Cypka dostała informację, że... Została... Ja w ogóle jaka rozkwina, siostrzenica Cypka, Cypek umówił się z jakąś cipką na hotelu, ale ta cipka przyjechała ze swoim chłopakiem. Ale są w ogóle zajebiste rzeczy na świecie. No, zabiorą go na urodziny bez żadnych streamów, a nagle go wzięli, zmanipulowali. I w ogóle jakbyś sobie to wyobraził, nie? Chciałbyś to wszystko zaaranżować. Info, zajmę się tym. Super, Zyros, bardzo się... Dobra, czy on zablokował im Tripli. Następny. Co tu może być? Talent w polskim, proszę bardzo. Planuję pobić kogoś. Rosyjski influencer. Tu jakieś... O, takie coś mnie trochę zaskakuje. Dlaczego? Bo jestem starym chłopem? Albo jakieś takie rzeczy na Twitterze. Okej, teraz kolejna afera. Czy podoba wam się t-shircik z Pateckim, który kultywuje diabelstwo, szatana i można powiedzieć jakieś sekciarstwo? Diabeł schodzący do centralnej części twojej czaszki, aż do przełyku, a jak mówimy, żołądek tak naprawdę jest naszym mózgiem. To żołądek tak naprawdę jest naszym pierwszym mózgiem. No, kultywowanie szatana. Tak wy widzisz, widzicie, no wspinaczki na Mount Everest, a tu widzicie, szatan jednak jest. Nie wiem, zostawiam wam. Zgłosić to? A mogę to zgłosić jego? Chciałbym kiedyś do niej zagadać pijany na Orlenie. No i tu jakaś walka. To jest aseksualne, więc ktoś to wyraził taką opinię, więc ktoś za chwilę mu odpowie, że tak nie jest. Jakaś strzelanina. Maść na ból dupy. No i tak to leci na Twitterku. Dobra, skosztuję jeszcze
TikToka. Skosztuje jeszcze TikToka. Cicho bądź. Moja ulubiona aplikacja, ale nie wiem, jakie tutaj w ogóle... To się skończy o wiele gorzej. A, widziałem też tą aferę. Jestem na bieżąco. Że nie wyjebaliśmy do kosza tych twoich kamerek zajebanych. Masz codziennie na swoich transmisjach reklamować nasza pickę. Widziałem to. O kurde, tego lepiej nie oglądać, by przypał. Jo, siemano, witam, TikTok. O, to też jakieś przekręty. Kiedyś sędzia musi znać. Nie wkurwię mnie, bo moja lewa zabije, a prawej sam się boję. Ale... Ja pierdolę. Dobra, spierdalamy stąd. Jeszcze Twitch. Serena na plaży. Rudy też napierdala znowu. Oj, czy to wszystko, co mogłem w internecie zobaczyć, widzowie? Czy to wszystko, co mnie dzisiaj zainteresowało? Kurwa mać. Kiedyś mogłem godzinami przeglądać internet. I się jeszcze świetnie bawić. Coś skomentować. Wal wazon i gier odpalaj. Zajebisty pomysł. Tutaj będę chyba przepychał ten pomysł do rady nadzorczej tego streama. I zaraz trzeba przypierdolić, kurwa, potrójny wazon. Triple muffin wazon. Ubrać kask. Poczekajcie, tu mam kask. Tylko problem z tym kaskiem jest taki, że albo kask, albo słuchawki. Czy zawitam na Fame 22, ale jako gość? Nie, bo to tam dużo ludzi jest i w ogóle piją się, kurwa. Nie wiem, nie chcę zdać pizdę. Nie, pierdolę to, nie idę. No wygląda to dobrze, nie? Tylko, że jest chujowo z dźwiękiem. Na rower idealny. No na tego BMX-a. To jest stary kask. Słychać mnie w ogóle? Halo? Raz, dwa. Słychać chyba. Jakąś kamizelę, plecak. I myślałem, żeby przez czas grania w Fallouta jeść tylko konserwy, kurwa. Tak, żeby to był taki IRL, wiecie. Że jem konserwy, nie wychodzę z pokoju, sikam do wiadra, sram, kurwa, do jakiejś butelki. Albo na odwrót, można sikać do butelki i srać do wiadra. By tego było lepiej. Wiesz, po prostu tutaj zrobić taki prepersowy shit. Wiesz, o co chodzi? Prepersowe gówno. Tutaj trzeba jeszcze dać jakąś fajną, bo tutaj dałem trawy. Te Pokemony. O kurwa, tylko to wiesz, musiałbym się naprawdę dobrze przygotować. Tu musiał mieć współpracę z Prime'em. Ty wiecie, co bym wykminił? Że mieć po pokoju porozrzucone jakieś flaki zombiaków. Wiesz, industrialny styl. Rozjebać sąsiadowi tutaj ścianę nośną, kurwa. Na potrzeby filmiku, na potrzeby streama. Za dwa dni to, kurwa, ogarnę, okej? Dzięki. I wiesz, taki rozpierdol taki. Tu jakaś płonąca ta... Płonąca... Jak są takie beczki z płonącą benzyną, żeby się ogrzać. To będzie płonęło tutaj na przykład. Bez kitu. Tylko skąd ja wezmę zwłoki, kurwa, zombiaków takie na zamówienie? Przecież zanim to dojdzie, to mi się ta gierka znudzi. Green screen ogarniaj. Tak, kurwa, tyle w pokój pieniędzy wsadziłem, kurwa, się skredytowałem na 40 lat i będę green screena kupował. Jakby, nie wiem, kupić Lamborghini i makietę, kurwa, multipli zajebać. I tak śmigać. Ty jesteś jebnięty. Makietę... No patrz, ja wciskam w dół. O, jest, dało, zadziałało, teraz. No nie, wyłączyło się, ale to jest, kurwa, syf jebany. Jestem genialny, stary, podłączyłem pilot dla kabel do PlayStation, zobacz. Zobacz, jak hula teraz. Dziewczyna, załamałem się, co mógł... Żeby lepiej się poczuć. Ale żeby się lepiej poczuć na chwilkę. Dokładnie, zależy w jakim wieku jesteś. Ale jeśli chcesz się poczuć tylko na chwilę dobrze, no to używki, no narkotyki, alkohol, masturbacja. Ewentualnie wszystko naraz. Walisz konia, palisz jointa, wciągasz kokainę. Ale tak mówię, to tylko ci się na chwilę poprawi. Bo tak zapytałeś, nie? Zapytałeś po prostu, co zrobić, żebym się poczuł lepiej. To jak przypierdolisz, to poczujesz się dobrze. Ale to za chwilę zejdzie, będziesz się, kurwa, chujowo czuł. Ubierz hełm, odetnij się od całej otaczającej cię rzeczywistości. Żona, dzieci, obowiązki, praca, studia? Chuj cię to obchodzi, kurwa. Załóż kask, najnowszy SteelSeries i graj w swoje ulubione gierki, mi wyjebane na wszystko. Zwal se konia, zapal skuna, niech się życie twe rozbuja. Z kodem PARIS 15% na www.chujciwpizdek.com. Ja mam wszystko przygotowane. Fallout 4, full dodatki wszystkie i Fallout 7.6. Fallout 7.6, pierwszego pobrałem, bo był za darmochę. I Fallout 7.6, myślę, że to będzie spoko opcja, żeby pograć sobie z ekipą, for fun. Jakieś roleplay pograć i tak dalej z ludźmi, z tymi. Ale to będzie później. Ja bym zaczął od Fallouta 4 właśnie, wjebać się w to. Jeszcze gry nie zaczynałem, tylko ją uruchomiłem. I tyle. Ale zobaczmy to. Słyszeliście, że Fallout to seria kultowa. Jeszcze gościu zadał mi wymowę, pewnie był, kurwa, w kółku przyrodniczym jak chuj. Kółko przyrodnicze i pewnie jakieś radzie nadzorczych studentów. No pewnie gość chciałbyś go, jakbyś go zobaczył, to już chciał mu wykurwić. To jest właśnie taki typ gościa. I wiesz co? I on się, kurwa, tej gierce zajebiście, kurwa, zna. Dzisiaj posłuchacie, co ja mam do powiedzenia. Ileż to razy słyszeliście, że Fallout to seria kultowa. Ale bym jebał! Przepraszam! Szczyt popularności marka osiągnęła za czasów Bethesdy. Lecz to pierwsze dwie części od Interplay oraz... Ale wiecie, o czym mówię? Jest czasem coś takiego, że ktoś ma tak na końcu języczka... Ja to udaję na przykład, tak mówię, cieszę się. Ale ktoś ma tak na końcu języczka takie... Taką, kurwa, manierę, wiesz, o co chodzi, mordzia? Powiem krótko.
gracze są kurwa najgorsi. Moim zdaniem warto na własne oczy zobaczyć, jak to wszystko się zaczęło. Tym bardziej, jeśli masz się za fana marki. Uważam, że grafika dzięki swojemu stylowi jakoś mocno się nie zestarzała. Ale nie, ogólnie grafika mi się podoba i to jest żadna ironia, bo ja jestem na takich gierkach, wiesz, wychowany, to może dużo powiedziane, ale ja lubię gówno, nie? A fabuła, mnogość wyborów, rozwiązań... Ale wiesz, o co mi chodzi, lubię po prostu, wiecie? Ja lubię sobie Pokemony w 30 klatkach odpalić, wiesz? No lubię gówno, no co mam ci powiedzieć? Wiesz, ukrywałem to bardzo długo, ale po prostu nie chce mi się udawać. Ja po prostu lubię, no i pograć sobie w gówno, no i tyle. Wolność jako materiał oparłem na swoich osobistych... Jego najebie chyba, tak mi się wydaje. Zawiera garść ogólnych porad, tłumaczenie niektórych mechanik i mnóstwo niepopularnych opinii. Także wszystkiego tu no, nie... No to by się zgadzało, bo w sumie EA Sports było grane, FIFA, kurwa no. Idziecie. Część... Może słabe strzały, ale na pewno celne. Na pewno celne. Rzeczy musicie odkryć na własną rękę. Tych, którzy już grali oraz internetowych specjalistów oczywiście zapraszam do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach, jeśli uważacie, że czegoś zabrakło. Okej. A jaka jest walka w Falloutie jedynce? To jest walka turowa? Po pierwsze, klasyczne Fallouty to nie są gry dla debili. Znaczy... A, no to spierdalamy. 4-2-0, patrz, marihuana, zioło, a przypadkowo się znalazło. Ja też w nie gram, ale mniejsza o to. Wymagana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz logicznego myślenia. Gry nie prowadzą cię za rączkę, więc rozwiązań problemów, miejsc czy NPC-ów... Kurwa, naprawdę tyle znaków zapytania, to ja dawno nie miałem. ...szukasz samemu. Drogą dedukcji oraz obserwacji otoczenia łączysz fakty. Jeśli to cię zniechęca, trzeba było zakończyć edukację po szkole podstawowej i załatwić sobie pełnomocnika. To, nie wiem, czy to nie jest pacześ. Bo gość ma tak leci, kurwa, że to jest to może być pacześ, tylko z innym modulatorem głosu. Naprawdę, to już dobrze jedzie. Moim skromnym zdaniem największa radość z gry polega właśnie na jej samodzielnym odkrywaniu, uczeniu się na własnych błędach. Kilka razy się wyłożysz, lecz wyniesiesz z tego lekcję cenniejszą, niż gdyby jakiś mierny youtuber mojego pokroju mówił ci krok po kroku, co masz robić. Szanuj się, kurwa. O! Nawet jeśli na start zrobisz słabą postać, pamiętaj, że w życiu też jest... Przepraszam, my sobie piszemy historię postaci? Kurwa, już mówię jak Korwin Mikke. My sobie piszemy historię postaci? Tak, czy to... Jesteś chujowy. Jednak jakimś cudem łazisz po tym świecie, bo masz też mocne strony. Każda umiejętność jest do czegoś przydatna. Każdy atrybut special. Nawet najsłabszą kombinacją idzie coś ugrać. Źle wydane punkty nie idą na marne. Ze wszystkiego da się coś wycisnąć. Jeśli masz z czymś problem, nie bój się skorzystać z poradnika. Internet to piękne narzędzie, a obsługiwać wyszukiwarkę potrafią już małe dzieci. Oczywiście, jeśli jaśnie pan lub pani ma czas i chęci, by ruszyć swoje zacne dupsko i poświęcić na to kilka minut. Od siebie mogę polecić stronę Fallout Corner. Lepszego poradnika nie znajdziecie. Tylko uwaga, nie ma obrazków i trzeba czytać. Przy okazji jakieś tam... To teraz widzę, to jest Fallout 1 czy 2? 2, to jest 2, okej. Okay. Będziecie, ściągnijcie sobie HD moda do 1 czy też 2. Grania w niskiej rozdzielczości w 2021 nawet ja nie zniesę. Instalacja jest bardzo prosta. Recenzja gry Fallout 4-10 minut. Ja idę nabić kurwa wielkie kurwa duże bonio. Plus oczywiście kochani, co najważniejsze, przygotować swój kodeinowy napój. 4 to kupa sorry. No widzisz kurwa, cały czas wyzywacie. A teraz było mnóstwo dodatków do Fallouta i mnóstwo usprawnień, łatek i tak dalej, więc naprawdę czeka nas niesamowita przygoda i wydaje mi się, że po dzisiejszym streamie sam zostaniesz prepersem i jutro zdetonujesz granat u siebie w mieszkaniu i wypierdolisz człowieku do lasu, żyć tam w lesie, wpierdalając korę, żyjąc w namiocie i odgrywając swoje Falloutowe odklejki i tego sobie nam, wam wszystkim życzę. Jak Filip skończył chociaż 10, właśnie o to chodzi, że ja tą gierkę przejdę. Ja na tą gierkę na tej transmisji przejdę. Ale ogólnie, wiesz, ta gierka jest troszkę taka Skyrimowa, nie? Nie wiem, czy bliżej Skyrima, czy trochę dalej. Ale powiem wam tak, jeśli chodzi o robienie vibe'u, żeby zagrać sobie Fallouta 4, to lepszego chyba nie mogłem sobie zrobić, stary. Zajebisty plastikowy kask do ASG, net kurwa z 2015 roku, albo nawet 2010, i gierka też 2010. Plus pobieramy tekstur pack, żeby to gówno wyglądało jak gówno w brokacie. Czekał, żem na to sporo. Oj, wracam. Jej, skoro no mówiła ci od początku, że ma chłopaka. Darmowy content, za chwilę. Idziemy za bucha walnąć, darmowy content, dobra? No, ciężko. Bo ja wracam, powiedziałem, że wracam na full streaming. Darmowy contentik, no, muszę. Mogę? No nie. Ale Rybson jest kurwa, nie? Mikrocypek 800, a ten na restreamie 6 koła. Ale kurwa. No jeszcze raz, no
skoro ona narobiła ci nadziei, tak jak nam było powiedziane, to, no ale ona od początku mówiła ci, że ma chłopaka. Więc no, jak to było? Myślałem, że ma siedzieć sama. Mówi, że abu, sama abu z chłopakiem. No nie no, bo tam w głosówkach było, że mówi, że jej chłopak będzie miał wolne. Ona wtedy też ma urodziny, to wpadną. To od początku raczej tam było, że przyjadą we dwójkę. No, powiedz prawdę, Cypek, no, bo tak będzie najlepiej dla wszystkich, po prostu powiesz prawdę, co, jak i tyle. Inaczej to pytanie trzeba sformułować troszkę, może bardziej na zasadzie, czy oni po samym przyjeździe, od razu jak przyjechali, mnie przy tym nie było, więc dlatego, no, zadam to pytanie w łatwiejszy sposób, żeby Cyprianowi było łatwiej odpowiedzieć. Czy jak oni przyjechali od razu, czy ona ci prosto z mostu powiedziała, że to jest mój chłop, czy coś takiego, czy po prostu rzuciła od razu pomysłem, żebyście udawali związek, czy nie wiem, czy coś takiego. To były udawane związek. Ale no co tak, nie oglądaj tego, nie, bo będę sobie oglądał, co będę chciał. Cypek już wiedział, że to jest jej chłop chyba w lutym, jak się nawet nie mylę, albo w marcu. Z głosu. Zobacz, garaż pełny zajebany furami. W jednej siedzi, tutaj druga stoi, Lambo, Bambo, Jumbo, wszystko ma. Po chwili streamowania, wiesz ile to ja musiałem robić? 7 lat w internecie jestem, nikt mi kurwa nikt nie pomógł. Nigdy. To co, nie mogę teraz pooglądać czego chcę w sieci. Będę sobie oglądał co będę chciał. Były prowadzone i tam był wyłudzany hajs tak naprawdę. I no promowanie ja na Cypku. Od samego początku, jak Cypia o tym mówił, że ona ma w ogóle przyjechać kiedykolwiek, bo to na początku była inna data, później wyszła inna data i w ogóle, to jak za każdym razem z Cyprianem rozmawiałam, to była tylko gadka o tym, że oni idą do hotelu posiedzieć, pogadać, spędzić trochę czasu. I tyle. Nie było ani słowa o live'ach, o streamach, czy czymkolwiek, tak? Przynajmniej, no, ja nie dostałam żadnej takiej informacji, Cyprian też raczej, no, Cyprian nic też o tym nie mówił i z tego, co wiem, to też, no, nie było żadnych wiadomości z tym związanych, że, nie wiem, Cyprian się zgadzał na jakiś... Dziwny ten Fallout? Żeby Cyprian sam proponował coś, cokolwiek, tak? Moim zdaniem Cypuś powinien sobie pograć po prostu w gierki. Pierdolić te ruchanie dziwek, bo to w sensie dziewczyn i tak dalej, w sensie... Odstawić to ruchanie na bok, bo to naprawdę jest przereklamowana sprawa. Tylko odpalić Falloutcika, czwóreczkę, jakiegoś Valoranta, ciupać sobie w gierki i turlać bekę, a ruchać sobie bez streama. W sensie nie nagrywać jak się tam podjeżdża pod dupki. Moim zdaniem. No to jest moja rada od starszego kumpla. Cały Twitch siedzi, ogląda mikrocypka, maturę. Pieniądze, nie było nic mówione, Frikonte, że dzień dobry. To nie on ją tak centralnie zaprosił. Oni stawiał hotel? I że ona wynajmie hotel, że posiedzą sobie w pokoju, pogadają, spędzą trochę czasu, poznają się czy cokolwiek, tak? Właśnie, w tej grze jest pies. I nie mówię tu o pelcu, haha, standardowy żart z pelcem, nie. W tej grze Fallout jest pies. Poczekaj, przepraszam, bo wyrwałem. Nie, dosłownie nic. Nie, okej. Nic nie postawiłem. Bo ja okej, okej. Ja się pytałem, dobra, teraz się kupię leczenie, nie? Bo miałem tyle pieniędzy. Mogłem sobie kupić sam leczenie. Miałem taką okazję, żeby sobie sam kupić. Ona mówi, dobra, ja sama ci wystawię obiad. A Paweł i samu postawiłeś? Nie. Dobra, nie, co ty mówisz? No kurde, dostałem taki rozkaz, no. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, nie? Nie wiem, czy ci ludzie, którzy z nim teraz gadają, jego moderatorzy, to oni też nie podkręcają trochę? Czy ten, nie wiem o co chodzi, ale lubię oglądać. Jebany. On tu ma kamerę, tu ma kompa, tu ma jakiś telefon, co mi się obraca, przechuj to jest. Wrócić do domu o 22, tak było cały czas od początku ustalane, babcia też mówiła, że no miał wrócić o 22. Kurwa, ile to jest osób zaangażowanych, babcia, chłopak tamtej laski, hotelowy boy, kurwa, Rybson. To już jest, kurwa, ja nie dam rady, nie dam rady. Ja bym, kurwa, wiesz, gwiazdy na niebie pogasił. Obrót ziemi bym zmienił w drugą stronę. To ja bym sobie nic z tym chyba nie poradził. Bo to za dużo zaangażowania trzeba. Jakbym mógł, to bym sam wrócił do domu, ale nie miałem jak. No, a to akurat, akurat racja. Cześć, zobaczę co mi Agnieszka przywiozła. No, ale mógł się postawić asertywnie i powiedzieć, że chce iść do domu i gówno go to obchodzi. No nie mogliby go tam więzić. No tak, ale z drugiej strony no był pod jakimś tam wpływem manipulacji. No powiedzmy sobie szczerze, no nie powiecie mi, że no każdy kurde dobrze wie, że no z Cyprianem to czasami jest tak, że no łatwo jest, szczególnie, że płeć przeciwna, tak, kobieta, no zakręciła się wokół niego, to powiedziała ładne słówko, to no, zarobkę, pozwoliła się... Cypek nie umie odmówić, to prawda. No właśnie, ciężko, on potrafi odmawiać tak stanowczo, mu jest ciężko odmówić i zazwyczaj no, jest mu powtarzane, żeby po prostu nauczył się odmawiać i mówić nie, a no wiadomo, zna
znacie go też dość spory czas, wiecie jak z nim to wygląda, że no nie potrafi tak odmówić, tak? Szczególnie kurde ładnej, no powiedzmy ładnej kobiecie, no. Cypuś, cypuś, ma za uszami, no wiadomo, jest grany, no kurwa. Jest jeszcze coś ważnego, żeby rozwiać wątpliwości wszystkie? Nie, jest. No ja... Ogólnie... Znam, bo ogólnie znam, sprawa znam, jest znam, prosta, nie? Ogólnie sprawa jest prosta, nie ma się co na zbytnio dywagacją ulegać, ale sprawa jest prosta, no. Cypuś wiedział, co jest pięć i myślał, że po prostu, wiesz, pozwiedza, o. Że pozwiedza, ale nie pozwiedzał i teraz też troszeczkę pewnie podkręcił i tak dalej, ona też chciała coś tego i wiesz. Dobra, sprawa jest taka, że trzeba zainwestować taki fajny budżet, wydzielić, to mikrocypek sobie powinien wydzielić budżet. Na kurwy, raz w tygodniu na kurwę sobie niech idzie, czy na dwa tygodnie. Niech ją tam zajedzie ostro. I nie będzie gina, naprawdę. I oszczędzi sobie problemu. Ja wiem, że to brzmi naprawdę obrzydliwie z moich ust, ale ja naprawdę taką osobą jestem i myślę, że to będzie naprawdę dobre dla niego. Serio, serio. Bo to z babą to są tylko problemy. Ja wiem. Miłość jest fajna, wiadomo, że tak, ale tak to poruchać chwilkę, co, a potem sobie tak przy kompiku fajnie sobie siedzieć, jest klimat. A tak to wiesz, on sobie tą babę znalazł, zobacz ile problemów. Zobacz ile się problemów zrobiło z tego, że tylko chciał sobie pociupciać. Zobacz ile jest z tego problemów teraz. Chciałbyś wycisnąć setkę na przykład na płaskie, nie wyszłoby ci, to by cię klatka bolała. Chciałbyś kurwa nie znaleźć pracy, nie znalazłbyś tej pracy, nic by się nie stało. Ale tylko ciupcianie. Tylko szukanie ciupciania sprawia niesamowite problemy. Niesamowite. Albo dostaniesz pierdol od byłego, przyszłego jej chłopaka. Coś niesamowitego. No uczcie się na cudzych błędach. Naprawdę. Tylko ciupcianie problemy sprawia. No. A tak to wydajesz sobie te 300 zł, czy tam 400. Idziesz do pani na jakąś usługę, typu jakiś masaż, zbliżenie. Ja nie wiem, nie znam się na tych usługach, tak? Tutaj jest zadośćuczynienie i potem taki mikrocypuś sobie na przykład całe dwa tygodnie czeka, siedzi i tak myśli o tej, a ta kurwa szanta była taka fajna, no jeszcze 9 dni, a może odłożę sobie 600 zł na boczek na te 2 godzinki więcej, a może ten pakiecik z tym straniem na klatę, no kto wie. I wiesz, jest motywacja w ciągu tygodnia na pracę, na rozwój, jest ten efekt oczekiwania zakazanego owocu i też tej trudnej dostępności, bo jakby taka aszanta codziennie tego klocka przyjmowała na klatkę, no to kurwa, no to jelita by nie, po pierwsze, poza tym to nie sprawiałby przyjemności. Na tym polega dojrzałe życie, że ty wiesz, że coś możesz mieć, ale ty sobie jakby dawkujesz to. Dawkujesz sobie życie. No, za mało lata, wiadomo, jak najwięcej chcesz. Dopiero na starość, jak jesteś już tym dumnym lwem, wiesz, ile trzeba zjeść, ile trzeba wypić, ile trzeba wsadzić, żeby wyciągnąć. I tego się cały czas uczymy i tego wszystkim życzę. Dlatego na pewno będzie wszystko dobrze z mikrocypkiem. I niech działa, i niech działa. Może to jest dobre rozwiązanie, ale może moje rozwiązanie też złe, może trzeba z czegoś innego spróbować. Ale taka właśnie co dwutygodniowa sesja miłosna, no, sesja miłosna byłaby całkowicie fajną aktywnością i nikogo by nie to nie skrzywdziło. I Darła się tam, ja rozmawiam z Cyprianem, a ona to robi? Ja? Halo? Halo, jest Cyper? Jest. Jestem, ale halo, do mnie to mówi. Halo. Co? Jestem. No nie słychać. Ej Dora, jakie zarzuty? Bo ja nie rozumiem chyba, bo wiesz, ty mówisz jakieś zarzuty moje i tak dalej, i tak dalej. Ja zadaję pytania Raymanowi, bo Cypian, ty mnie okłamałeś w żywe oczy, cię pytałem. Wiedziałeś o tym, że ma chłopaka, a ty mówisz tak, nie wiedziałem, takim smutnym głosem i jeszcze mówisz ci tak, że jakbyś mnie wkręcał, to byś mi powiedział. Kurwa, go nie słychać w ogóle. I kurwa... Chuj z tym Falloutem na razie, kurwa, tak dobrze! Za darmo dzisiaj robimy. Jestem zmęczony już wczoraj wieczorem i my jakby bardziej... Co jest kurwa? Pachną ci pedały od BMX-a? 420 widzę na czytaniu. Razem pokaż fiutka. Ten świat. Kurczę, zabierając ze sobą nie będę odczytywał waszych wiadomości, ale wydaje mi się, że wiele z was się patrzy na te cycki. Zboczeńcy. O, ja wiem, co tam w głowie wam siedzi. Ja wiem. O, Kodemiko, moja ulubiona stream. Ale już niestety pokazuje się, bo kiedyś była Tom. Jak to się nazywa? VTuberką. Afery robi. Ja chciałem sobie posprawdzać trochę afer, kurwa. Fajnie czasem przeaferzyć. Poza tym to nie są takie hardkorowe afery. Wiesz, to moim zdaniem takie... Jeszcze takie afery... do komentowania w sieci. No po prostu romans, nie?